na tle innych sieci badawczych, sieci naukowych europejskich całkiem nieźle wygląda. A dlaczego w ogóle, dlaczego tak to wszystko się udaje ładnie? Bo tak naprawdę jest kwestia całego programu zbudowanego właśnie te 10 lat temu, czyli pierwsza sprawa realizacja koncepcji, że wszystkie połączenia są łączami na własnych światłowodach. Druga sprawa połączenia bezpośrednie światłowodowe do państw ościennych, do państw sąsiednich. Trochę dalej, trochę dalej sięgając, za chwilę pokażę mapki. No i to co jest ważne, już nie mówiąc o samych kablach, tylko o infrastrukturze. Koncepcja otwartości tej infrastruktury dla misyjnych zastosowań w obszarze społeczeństwa informacyjnego. To może brzmi górnolotnie, ale chodzi o to, żeby w ramach tej, na bazie tej infrastruktury budować pewne usługi wyprzedzające, czyli takie usługi, których rynek na razie nie tworzy. I to nie samodzielnie, powiedzmy, tylko stymulować, to namawiać w pewnych w formie projektów interdyscyplinarnych, czy też angażować w to jednostki inne publiczne. Okej. Kwestia sieci światłowodowej. To proszę mi wybaczyć, będę się przełączał, bo nie chciałem na długo tutaj opowiadać. Kwestia połączeń światłowodowych. Proszę zobaczyć, tak naprawdę projekt Porta Optika to było takie niesienie kaganka oświaty, jeżeli chodzi o budowanie takiej infrastruktury optycznej dla nauki i udostępnianie jej innym państwom, i udostępnianie jednostkom publicznym. Ten projekt troszeczkę wyprzedzał, można powiedzieć, Partnerstwo Wschodnie. Koledzy techniczni zupełnie jeździli na przykład do Gruzji, właśnie uczyliśmy, pokazywaliśmy, w jaki sposób można taką infrastrukturę, jak to modelowo można zorganizować. Już się przełączam tutaj też. Teraz tak, jeżeli chodzi o otwartość naszą tej sieci, tej infrastruktury, to są pewne wskaźniki, tak? Czy do tej sieci podłączone są nie tylko jednostki naukowe, ale też proszę zobaczyć instytucje publiczne, urzędy, szkoły, biblioteki, muzea, szpitale. To tworzy pewien taki ekosystem, który pozwala na budowanie pewnych właśnie usług. No, za chwilę tutaj podam kilka przykładów, jakie to mogą być usługi, tak? Jednym z takich przedsięwzięć to był budowa systemu dystrybucji treści, tak zwany z angielska Content Delivery Network, w ramach wspólnym projekcie z Telewizją Polską. Tak naprawdę system, który służy do transmisji na żywo po IP dużych wydarzeń, na przykład olimpiady, tak, igrzysk olimpijskich czy koncertu chopinowskiego. Także jest to jeden z obszarów, jeden z przykładów. Inne obszary to telemedycyna, taki projekt, który w Wielkopolsce uruchomiliśmy wspólnie ze szpitalami i o zasięgu regionalnym, czyli budowanie pewnych usług telemedycznych w oparciu o tą infrastrukturę, która spina się w szpitale Wielkopolski. Oprócz tego inny obszar, edukacja, to jest kwestia na przykład w Poznaniu, namówiliśmy miasto, żeby spiąć światłowodami, podpiąć wszystkie szkoły w Poznaniu, po to, żeby budować pewne usługi, ale nie tylko usługi wspierające edukację, ale też zarządzanie edukacją, a ułatwiające dostęp do zasobów informacyjnych. No i kwestia usług elektronicznej administracji, czyli usług e-governmentowych. Tutaj mamy logotypy miast podłączonych. Jest w tym też Urząd Miasta Poznania, o tym trochę więcej później powiem. Tutaj mam przykładów projektów naukowych, które są realizowane na bazie tej infrastruktury sieciowej, gridowej, czyli związane z przetwarzaniem wielkoskalowym. Kwestia dostępu do danych naukowych, kwestia wykorzystania tej infrastruktury w projektach nieinformatycznych również wchodzi w grę. Okej. Włączenie, podłączanie radioteleskopów. Dlaczego o tym wszystkim mówię tak naprawdę? To jest punkt wyjścia. Sieć była punktem wyjściowym. 10 lat później powstał nowy program budowy, pewna koncepcja budowy platform obsługi. Tutaj mamy tutaj warstwę użytkowników i aplikacji, różne klasy użytkowników, tak, naukowców, czy wydawców, bibliotekarzy, które są obsługiwane przez pewien wspólny komponenty udostępniane przez taką warstwę stojącą ponad siecią, a udostępniające pewne usługi wspólne. Na bazie tej koncepcji sformułowaliśmy w ramach właśnie konsorcjum Pionier, czyli wszystkich tych manów w Polsce, projekt Platon, finansowany z programu
programu prewencyjnego innowacyjnego gospodarka i biegł rozwitacie. Projekt trwa jeszcze, ale będą wdrożone na bazie sieci Pionier właśnie takie usługi jak usługi wideokonferencji wysokiej rozdzielczości, usługa EduRoam, czyli powszechny dostęp do sieci bezprzewodowej dla nie tylko, tak na początek dla naukowców we wszystkich jednostkach naukowych, a usługi obliczeń kampusowych, czyli taki model przetwarzania chmurowego, a usługi archiwizacji na żądanie, czyli taki powiedzmy storage, backup na potrzeby nauki w rozproszonej architekturze, no i usługi naukowej telewizji HD, czyli też wysokiej rozdzielczości telewizja po IP. A tutaj mam już slajdy powiedzmy takie bardziej ogólne o strategiach, ale chciałbym podsumować tą część infrastruktury. Mówimy o innowacji, tak ja wyszedłem dzisiaj, tyle mowa jest o innowacji. Tak naprawdę jestem informatykiem, więc jakby trudno mi jest zdefiniować precyzyjnie, czym jest ta innowacja. Z naszego punktu widzenia budowa tej infrastruktury opierała się, jej innowacyjność polegała przede wszystkim na tym, że zbudowaliśmy sieć na własnych światłowodach i podpięliśmy do tej sieci nie tylko jednostki naukowe, co dało dużą swobodę, jeżeli chodzi o zarządzanie tą infrastrukturą z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o budowanie tych usług wyprzedzających, tych, których operatorzy komercyjni czy firmy komercyjne na razie nie rozważają wchodzenie w te tematy. To jest takie podsumowanie, powiedzmy, tak? Jaka rola będzie w kontekście strategii Europa 2020, agendy cyfrowej i tak dalej. Europa na pewno będzie inwestowała nadal w tej infrastruktury, chcąc tworzyć jednolitą przestrzeń, taką infrastrukturę na poziomie europejskim w ramach budowy między innymi europejskiej przestrzeni badawczej. Druga ważna sprawa to jest szerokie społeczne otwarcie tej infrastruktury, a tak naprawdę nie boję się użyć tego słowa, ten sukces, powiedzmy, z którego mogą korzystać naukowcy, uważamy, czy to środowisko tworzące ten program Pionier uważa, że PCSS jest jednostką wiodącą w tym konsorcjum, uważamy, że tak naprawdę szkoda jakby marnować tę szansę, żeby ta infrastruktura służyła tylko i wyłącznie nauce, więc widzimy pewne obszary wspierające również gospodarkę, bo tutaj głównie dzisiaj o tym mówimy. Druga część mojego wystąpienia dotyczy ściśle już otwartego oprogramowania. A na bazie tej infrastruktury PCSS jest, oprócz tego, że jesteśmy operatorem sieci krajowej, operatorem sieci miejskiej, centrum KDM, czyli komputerów dużej mocy, jesteśmy też centrum takim badawczo-rozwojowym w zakresie właśnie technologii informacyjnych, komunikacyjnych. I tak naprawdę jesteśmy bardzo aktywni i w przestrzeni europejskiej. Uczestniczymy w wielu projektach w przestrzeni europejskiej i krajowych. I tak naprawdę rezultaty wielu tych projektów, zwłaszcza finansowanych z pieniędzy unijnych, jest wymóg wręcz taki, żeby kod był dostępny na licencjach otwartych. Tak? Natomiast to, że jeżeli kod jest dostępny na licencji otwartej, to nie znaczy, że coś z tego jeszcze będzie, tak? Bo to są tak zwane akademickie projekty, naukowe projekty open source, tak? To są takie tworzone w społeczności akademickiej, projekt się kończy, a kod ląduje często do szuflady, bo tak naprawdę nikt nie ma pomysłu dalej, co z tym zrobić. No i właśnie, i w ramach jednego z takich projektów, który dotyczył open source'a, projekt nazywał się Qualypso, w projekcie, jako jeden z rezultatów, tutaj mam trochę szczegółowe informacje o tym projekcie, generalnie chodziło o to, żeby zbudować, żeby zdefiniować pewne metody, narzędzia, podejścia, procedury, tak, metodyki, które zwiększą zaufanie do open source'a, ale w wykorzystaniu komercyjnym. Tak. Mieliśmy partnerów komercyjnych w tym projekcie, dużych Siemens, Thales był. Mieliśmy też partnerów badawczych Fraunhofer Focus z Berlina, jeden z instytutów Fraunhofera. Mieliśmy też partnerów z Brazylii i z Chin w tym projekcie. Jako jeden z rezultatów tego projektu powstała sieć centrów kompetencyjnych. Tak naprawdę czyli te centra powstały w myśl działania, w myśl idei działaj globalnie, współpracuj globalnie, działaj lokalnie. Współpraca globalna polega na dzieleniu się pewną wiedzą, na zdefiniowaniu pewnych ogólnych zasad współpracy i pewnych wspólnych ogólnych obszarów, powiedzmy, działania. Natomiast
No właśnie, tutaj są te obszary zdefiniowane jako factories, czyli hosting pewnych usług, a bazowych takich, które wspierają projekty open source'owe, consulting, czyli wsparcie, jakieś takie usługi consultingowe, labeling rozumiane jako, jako weryfikowanie jakości i zarówno kodu, jak i procesu tworzenia oprogramowania. Ten projekt, w ramach projektu Calypso powstały pewne takie prototypowe rozwiązania, które pozwalają na półautomatyczną, bądź częściowo nawet automatyczną taką ocenę tych wytworów i produktów. No i kwestia współpracy w zakresie edukacji ponieważ mieliśmy też partnerów edukacyjnych, którzy mają programy wręcz open source'owe, tak uczą na studiach magisterskich, na przykład z Hiszpanii, na Uniwersytecie Juana Carlosa. Mają kilkuletnie programy dotyczące kierowane na open source'a. No i oni nic nie wiedzą w tym nic złego, czyli nic nie widzą żadnych przeciwności, żeby dzielić się na przykład treściami, tak? Czyli programem tych studiów. Oczywiście to jest po hiszpańsku, więc w tym momencie nie ma żadnego problemu, żeby próbować to wykorzystać, tak, żeby nie wyważać otwartych drzwi, bo tak naprawdę w tej współpracy chodzi w ramach tej sieci centrów konwencyjnych. Działają one lokalnie, bo każda z nich tak naprawdę ma swój model funkcjonowania. Nasze centrum konwencyjne jest tak naprawdę taką jednostką wewnętrzną przy PCSS-ie. Jesteśmy finansowani ze środków własnych PCSS-u. Ale są też centra komercyjne, tak, które Japończycy z kolei, to jest japońskie centrum, które zostało później trochę zaproszone do współpracy. To jest część agencji takiej rządowej wspierającej właśnie otwarte technologie. Chińczycy to jest taki współpraca uniwersytetu i firmy komercyjnej. Brazylia to jest edukacja. No w Europie to jest różnie, bo to jest i na przykład sektor badawczo-rozwojowy, czyli Fraunhofer Focus. To jest właśnie taka bardzo jednostka, bardzo zbliżona profilem do naszego PCSS-u. Trochę inaczej wygląda model finansowania, ale generalnie staramy się współpracować, dzielić się tymi doświadczeniami, w jaki sposób wspierać lokalne projekty, inicjatywy open source'owe. Stan obecny, 7 działających centrów kompetencyjnych, tak jak powiedziałem, Europa, Japonia, Chiny i Brazylia. No i centrum przy PCSS-ie, już nie będę czytał tych slajdów, już tu powtórzono pewnych test tutaj wcześniej. Jaki zakres działania? Czyli w pierwszym momencie, pierwsza kwestia to hosting projektów open source'owych i hosting narzędzi open source'owych, które są wykorzystywane w PCSS-ie. Powiedziałem, wiele projektów realizowanych jest u nas i tak naprawdę większość z nich realizowanych jest na narzędziach open source'owych. Do tej pory to wyglądało tak, że każdy z projektów radził sobie troszeczkę sam. Przez ileś lat jakaś tam, powiedzmy, zbiorowa mądrość powstała. Staramy się to uporządkować, pewne elementy zarządzania wytwarzaniem tego oprogramowania. Bazujemy na narzędziach deweloperskich, również open source'owych, na narzędziach zarządzania kodem, zarządzania zmianami tego kodu. Tak naprawdę w tej chwili obsługujemy tylko i wyłącznie potrzeby wewnętrzne PCSS-u. Założeniem projektu było świadczenie usług publicznych, czyli takie świadczenie, gdzie tworzenie polskiego Forge'a. Tak naprawdę w sytuacji takiej, kiedy mamy Forge globalne, no tak naprawdę byśmy musieli się dobrze zastanowić nad takim modelem biznesowym dla tego przedsięwzięcia, bo to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, czy Państwo znacie taki Forge europejski Berlioz. No właśnie, i ja w zeszłym tygodniu byłem na konferencji, rozmawiałem z kolegami z Berlina właśnie, z Fraunhofera, którzy utrzymują ten Forge. Tak naprawdę utrzymanie zespołu i sama infrastruktura, tak, rachunki za prąd, za ruch generowany przez ten serwis powodują, że oni się zaczęli zastanawiać, czy w ogóle nie będą musieli zamknąć tego serwisu, bo nie mają takiego modelu finansowania trwałego, tak. Reklamy rozważali, tak, ale to się w ogóle nie udało, nie przyjęło i nie działa, tak. Nie wiedzą, w jaki sposób można by było znaleźć inną alternatywę. Kwestia konsultingu, czyli wsparcia projektów wewnętrznych w PCSS-ie. Tutaj są wymienione pewne dobre praktyki w pewnych obszarach. Ja w ostatniej części podam przykłady pewnych działań naszych. No i kwestia labelingu. Mamy taki postawiony zestaw eksperymentalnych narzędzi, Quality Lab to nazwaliśmy, które pozwalają na ocenianie, na ocenę jakości, dojrzałości projektów, jak również jakości kodu wytwarzanego. Analizujemy w ten sposób, no, weryfikujemy sobie wybrane ogólnodostępne projekty, ale też weryfikujemy sobie te projekty wewnętrzne na PCSS-ie. Jesteśmy w kontakcie tak naprawdę z twórcami, ze współtwórcami
tych modeli, bo my ich nie tworzyliśmy w tym projekcie, my je wykorzystujemy i narzędzia, które zostały wytworzone. No inicjatywy takie, tutaj ja tu o tym wspominam. Ciekawa sprawa jest taka, że ciekawym przedsięwzięciem jest taka coroczna konferencja Open World Forum organizowana w Paryżu. To był jako efekt i centrów kompetencyjnych, i projektu Qualypso, i stworzenie takiej globalnej sieci poza siecią Qualypso, tak, centrów kompetencyjnych różnych, z różnych już właśnie obszarów, już nie ujęta w te ramy współpracy w sieci Qualypso. Staramy się też w miarę możliwości stymulować czy pomagać lokalnym przedsięwzięciom. Włączamy się na przykład do Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania, wspieramy to wydarzenie, staramy się zapraszać ciekawych gości na to wydarzenie. Noc naukowców, tak, to jest wydarzenie z ostatniego weekendu, tak, z ostatniego piątku co roku. Zawsze staramy się coś tam pokazać ciekawego. Widać, że duże zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży. No i przykładowe prace. Powiedziałem o tym, wspominałem już o projekcie Platon. Jednym z efektów było stworzenie infrastruktury do wideokonferencji HD. Tutaj są trochę jest więcej szczegółów technicznych, tak? Nie wiem, nie chcę Państwa za chwilę już zbliżam się do końca swojego czasu, albo już osiągnąłem go nawet. Ta infrastruktura może być wykorzystywana w różnych zastosowaniach, tak? Tu widzimy telemedycynę, zdalne nauczanie, zdalne konsultacje. Mamy pewne doświadczenia, tak, transmituję na żywo przebiegi operacji, na przykład otolaryngologicznych w Poznaniu od kilku lat, współdziałam z kliniką chirurgii brazowej również. Także szukamy właśnie ta sieć, która podłącza, spina te szpitale, jednostki naukowe, pozwala na budowanie takich usług dodanych, a projekt Platon dostarcza takiej infrastruktury wyższego poziomu. Tyle, że w ramach projektu powstała sieć węzłów tej infrastruktury wideokonferencji HD, zbudowana w rozwiązania sprzętowe, w oparciu o rozwiązania sprzętowe. No właśnie, a nam zależało o maksymalnym rozpowszechnieniu tej infrastruktury i pozwoleniu wszystkim użytkownikom sieci Pionier na wykorzystywanie jej. Więc zaczęliśmy szukać alternatyw, czy w ramach sieci centrum kompetencyjnego, zaczęliśmy szukać alternatyw open source'owych. Przeprowadziliśmy przegląd oprogramowania open source'owego do wideokonferencji, bazując właśnie na tych narzędziach, tym doświadczeniu i wiedzy w ramach tego, o którym wcześniej mówiłem. Przeprowadziliśmy testy interoperacyjności, ponieważ interoperacyjność też przy okazji jakby zgromadziliśmy pewne wiedzę, opracowaliśmy taką lekką metodykę testowania technicznej interoperacyjności rozwiązań. Testowaliśmy i zamknięte, i otwarte, i tak dalej, więc ona jest zweryfikowana, więc wykorzystujemy ją już w tej chwili na bieżąco. No i dokonaliśmy analizy dojrzałości projektu wybranego, projektu Ekiga, dalej GNOME Meeting, pewnie Państwu, części Państwa pewnie dobrze znany. Jakie wnioski z tych naszych prac wynikają? Tak? Szukaliśmy alternatywy tańszej dla terminali sprzętowych i zdefiniowaliśmy sobie dwa poziomy takie dostępu do tej infrastruktury. Taka konfiguracja grupowa, czyli wyposażenie salek konferencyjnych w HD, bazując na projekcie MiniSIP, do którego się aktywnie włączyliśmy. Jeden deweloper był opłacany, tak, na etacie naszym, na firmach projektu, który włączył się aktywnie do tego projektu. To był właśnie taki typowy projekt akademicki, nawiasem mówiąc, MiniSIP, czyli stworzony przez gdzieś tam na uniwersytecie, i coś by się w nim działo, gdyby tam profesor czy doktor jakoś bardziej aktywował studentów, a ponieważ my byliśmy tym zainteresowani, więc włączyliśmy się, dedykowaliśmy naszych deweloperów, jest rezultat, tak, jest konkret, którym można wykorzystać już w tej chwili. Kwestia Kigi to jest taka terminal indywidualny, końcówka końcowa użytkownika w drodze, bądź użytkownika z desktopu korzystającego, łączącego się. Jeżeli chodzi o Ekigę, odkryliśmy pewne, powiedziałbym, niestabilności na platformie, jeżeli chodzi o platformę Windows. Mamy zespół doświadczony u siebie w PCSS-ie, chcemy się włączyć w ten projekt, jeżeli chodzi o wyczyszczenie tych kwestii właśnie związanych z niestabilnością, nie wiem, wsparcia sterowników. Były takie niskopoziomowe problemy. Zastanawiamy się, czy też nie włączyć kwestii obsługi HD, rozdzielczości HD, bo Ekiga tego nie wspiera. No i przy okazji też weszliśmy w temat web rozwiązań web conferencingu. Się okazało Big Blue Button, takie rozwiązanie oparte o oprogramowanie zbudowane w oparciu o Java, które można integrować z wszystkimi naszymi usługami, czyli telemedycyna, edukacja i tak dalej, i tak dalej. To wszystko
przyjrzeliśmy się temu projektowi. Wydaje się, że na pewno będziemy w tym kierunku zmierzali, niezależnie od obsługi tej wideokonferencji HDR. Kolejna inicjatywa, ja tutaj takie tylko wybrałem kilka. Projekt RZANT to jest taki projekt duży, infrastrukturalny, łączący sieci naukowe z Europy. W ramach tego projektu powstał taki pakiet oprogramowania CNIS. Ja już tutaj nie będę rozwijał nazwy tego. Generalnie ten projekt, rezultat tego narzędzia to służy do zarządzania, jako baza informacyjna o topologii sieci. On był rozwijany w ramach projektu RZANT, natomiast zasugerowaliśmy, utrzymanie tego projektu kosztowało coraz więcej, tak się zastanawialiśmy. Koledzy z zespołu się zastanawiali, co dalej, jak się projekt skończy, tak dalej. Namówiliśmy ich do tego, że może by zaproponowali, żeby się zastanowili, żeby ten projekt otworzyć po prostu i zbudować społeczność. No i się okazało, że pomysł został zaakceptowany przez konsorcjum całe na poziomie, bo to jest duże konsorcjum rząd. Nawet jak znaleźć konsorcjum jakieś wysłupało, jakieś nieduże pieniądze na rozkręcenie tej inicjatywy. No i w tej chwili wspieramy właśnie kolegów z zespołu, który to utworzył w zakresie budowy otwarcia kodu, tak? Czyli wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne do zbudowania społeczności, trwałej społeczności wokół tego. No i ostatnia sprawa, usługi government, ponieważ taka, powiedzmy, klamra, zapięcie jestem. Szefem też zespołu, kieruję zespołem usług governmentowych w KCSS-ie, które w dużej mierze realizujemy we współpracy z Rządem Miasta Poznania. I to kwestia otwartości i kwestia governmentu się bardzo silnie zazębia tak naprawdę, bo dla nas otwartość to nie oznacza tylko i wyłącznie otwartego kodu, ale to jest kwestia otwartości, jako dostęp do danych, czyli dostępność, tak, która jest zupełnie w tej chwili pomijana przez serwisy publiczne w Polsce, czy marginalizowana. I takim głównym naszym przedsięwzięciem to jest oficjalny portal miasta. Ja tutaj rzuciłem trochę takich informacji ogólnych. Oprogramowanie o open source portalu właśnie dzięki temu, że mamy pewne wiedzę, doświadczenie, stosujemy, tak? Realizując te usługi w portalu e-governmentowe, z powodzeniem stosujemy oprogramowanie open source'owe. Nie tylko dlatego, że jest tańsze, ale jest łatwiejsze w dostosowaniu. Nie musimy sami tego rozwijać. I tak naprawdę widać, odczuwamy ten potencjał. Na przykład publiczne punkty dostępu do internetu, namówiliśmy miasto. Był taki czas, kiedy wszystkie miasta to się ładowały, my ich namówiliśmy, to jest na Linuxie. Były obawy, że sobie ludzie nie poradzą. Tymczasem w domach, w jakichś ośrodkach seniora, to są najbardziej aktywne takie punkty, działają w ośrodkach seniora albo w ośrodkach blisko urzędów pracy, tam gdzie bezrobotni przychodzą poczytać, znaleźć jakieś ogłoszenie o pracy, ponieważ tutaj była idea też taka, żeby nie tylko dać narzędzie, ale też nauczyć, tak? Czyli jest tam ktoś, kto potrafi tym ludziom powiedzieć, jak się tym posłużyć. No i ostatnia sprawa, otwarte dane, jeżeli mówimy o otwartej wiedzy. Namówiliśmy miasto troszeczkę, gorący temat, kwestia otwartych danych, ustawa o ponownym wykorzystywaniu, tak zwana ustawa reuse. Namówiliśmy miasto, że rok temu już, że warto, żebyśmy utworzyli te dane, żebyśmy dali interfejsy aplikacyjne programistom. No, nowa sprawa, w przyszłym tygodniu organizujemy hackathon wspólnie z miastem tych interfejsów. Liczymy, że pojawią się ciekawe pomysły. Miasto ufundowało nagrodę. Nie do końca otwarte urządzenie, ale oparte na Androidzie, tablet Samsunga. Jako pewne podsumowanie otwartych danych, w zeszłym tygodniu byłem na konferencji właśnie Open World Forum. Był jeden z dwóch osób, która w Anglii właśnie jakby inicjatorów Right to Data, tak? Czyli otwarcia danych rządowych. Jak oni zaczęli? Oni tak pewnego dnia zredagowali sobie wspólnie z redakcji Guardiana gazetę, takie wydanie bazujące na danych publicznych. Tam były kody pocztowe i tak dalej. Takie fajne rzeczy, które można było wyciągnąć, bazując na informacjach przetwarzanych przez instytucje publiczne. No i poszli z tym do polityków. Co oni wymyślą? No to politycy powiedzieli, super, fajnie, chcemy tego. No to oni powiedzieli, ale czy wiecie, że to, co zrobiliśmy, jest nielegalne? Bo na przykład za kody pocztowe nie możemy ich wykorzystać bez ograniczeń, trzeba je kupić, tak? Za wykorzystanie trzeba płacić. Za mapy trzeba płacić, tak? No i politycy jednak zdecydowali się coś z tym zrobić. Także jako podsumowanie pewnej otwartości myślę, że mimo wszystko tak narzekamy troszeczkę
naszą innowacyjnością czy kreatywnością. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku i nie jestem tak źle. To jest wszystko. Ja może tylko podsumuję krótko. Wydaje mi się, że po dyskusjach właśnie w ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie tych centrów kompetencyjnych szczyt, który współorganizowaliśmy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polską naukę, to warto było, żeby są pewne zespoły, które są bardzo świadome open source'a i tworzą, i są bardzo zaangażowane też jakby od samego początku. Natomiast wydaje mi się, że polskiej nauce też warto brakuje takiej wiedzy podstawowej, w jaki sposób wykorzystywać potencjał, w jaki sposób stymulować współpracę, jak transferować tą wiedzę, tak, która w projektach zazwyczaj trafia właśnie do szuflad, bo następny projekt, bo jak nie znajdę projektu, to będę miał problem z utrzymaniem zespołu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast open source jest takim właśnie ciekawym przedsięwzięciem, czy ciekawym sposobem na to, żeby zbudować społeczność, tak? Czyli taki prawdziwy open source'owy projekt, i myślę, że w Polsce jest na to dobry czas, bo jest dużo małych, średnich firm, niekoniecznie tych dużych graczy na rynku, tak? Tylko małych i średnich firm, które doskonale sobie radzą. Dziękuję bardzo.